Siema ludziska, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank, odcinek 8. I tak, jestem leniwy bardzo, gdyż nadal nie przesłuchałem kolejnych odcinków, ale no sorry, ale jestem leniem i po prostu kiedy mi się nagle zachce, no to wysyłam sobie, no bo taką okazję trzeba wyhaczyć, wyłapać. I no niestety takich okazji jest czasem rzadko, a gdy już są, to jakby to mam powiedzieć, internet mi przerywa i wtedy, kiedy internet przerywa, to mam 50% szans, to właściwie 45%, bo to bardzo rzadko mi się zdarza, ale okej. Gdy internetu nie mam, to nie zamykam się łącze pewne. Gdzie wysyłam ten film i tak ten filmik idzie sobie po tym łączu, aż się nie dostanie do YouTube'a. I ten filmik sobie tak wędruje, wędruje, wędruje i on w pewnym momencie się przewraca. Przewraca się, już nie wstaje, zdechł. I czasami właśnie takie są sytuacje, że wysyłanie filmiku mi się zawiesza. No i wtedy jestem smutny, gdyż po prostu mi się nie wysyłano i no niestety muszę proces od nowa zrobić. A ta kompresja, którą robię, gówno daje, szczerze powiedziawszy. I jej, jak na rollercoasterze. Lecimy! I dostałem skill point za to, że nie dostałem obrażeń. Szczerze powiedziawszy, po raz pierwszy. I zdobyliśmy po raz pierwszy w tej grze skill pointa. Co to są skill pointy? Skill point, czyli punkty umiejętności dla prawdziwych wyjadaczy, którzy noszą czapkę. Powiedziałbym coś, ale to jest brzydkie słowo. Nie lubię mieć brzydkich słów, sorry. Domyślcie się. Czapka i daszek do tyłu. Domyślcie się, jak to się nazywa. No. Ja właśnie jeden z takich skill pointów zdobyłem. I za te skill pointy są pewne kody, o których wam powiem po tym infoboxie. Greetings, Supreme Executive Chairman Drek. As you can see, we're about to test our newest automated pilot's helmet. This helmet allows pilots to control our latest high-tech fighters using only their thoughts. Please enjoy the demonstration. We still have a few minor adjustments to make. No niestety, ten hełm działa. Sorry, ale ten hełm naprawdę działa, tylko szkoda, że tylko na siebie działa. A dobra. Skill pointy. Dzięki skill pointom możemy odblokować cheaty. W tych nowszych grach, po zdobyciu wszystkich skill pointów, otrzymujemy skrót do pewnej lokacji, której nie ma, nie da się odblokować, lub można to odblokować tak zwanymi innymi cheatami, na przykład zebraniem wszystkich przedmiotów odpowiednich, lub wejście o odpowiedniej godzinie do gry, ale oczywiście nikt tego nie robi, że tak to ujmę, legalnie, tylko każdy sobie po prostu zmieniał czas w grze. I ja też tak zrobię. Gdyż nie będę specjalnie marnował, nie wiem, 10 godzin, bo na pewno bym nie mógł. Na pewno niektóre skill pointy mogą być dostępne tylko i wyłącznie podczas toku fabularnego, żeby pokazać wam taką jedną lokację. Więc po prostu. Poza tym jestem taki leniwy, że pewnie bym to zrobił dopiero za pół roku. Gdyż jedynym ratchetem, który udało mi się zdobyć wszystkie skill pointy, to jest Size Matters, sorry. I tak, jesteśmy na planecie Batalia. W ogóle bardzo oryginalna nazwa dla planety wojskowej. Chciałem powiedzieć woskowej, nie wiadomo czemu. Ale dobra. I dzięki skill pointom możemy też odblokować takie cheaty jak na przykład odwrócone przedmioty,
poziomy, ale akurat chyba w tej grze jeszcze zastosowanie dla skill pointów nie zostało wprowadzone dopiero od Ratchet Clank 2. Ale tak wam mówię i tak wam. Może pokażę wam, może nie. Ale no, skill pointy. No to. Właśnie mówię wam, że odwrócone poziomy dla prawdziwych hardkorów. Jakieś zamienniki dla kluczy, że na przykład, nie wiem, zamiast klucza mamy miecz, czy coś w ten deseń. No nie wiem. No nie wiem, ja tak wam mówię jakieś takie przykładowe rzeczy, nie konkretnie. Na tym się... I skill pointy od... Bodajże Cracking Time są jako punkty, że zdobywam na przykład za takie mniejsze skill pointy 5 punktów, za większe 10, za największe nie wiem, tam chyba nawet 50 były. No i za te punkty otrzymujemy właśnie takie kody, że tak to ujmę brzydko, bo kody to. No, źle mi się kojarzy. No, jeśli już mówimy o używaniu kodów, to. Szczerze powiedziawszy, lepiej brzmi używanie cheatów niż kodów. To znaczy, cheaty to i tak nie są fajne, ale okej. W ogóle śmieszna rzecz. Nie ma śmiesznej rzeczy. Haha, dobre! Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Tak, planuję zrobić jeden maraton. To znaczy. Planuję zrobić tak, jak kiedyś sądziłem, że źle to będzie, czyli robienie kilku filmów pod rząd, że z danej serii będą się pojawiać w tym samym czasie filmy. I stwierdzam, że to jest dobry pomysł, gdyż no Ratchet, szczerze powiedziawszy, już sami się przejadł. Nie chce mi się nagrywać tego Ratcheta, moja nagrywarka sobie stoi, nic z nią nie robię. Więc czekam, aż tylko mi się zachce na nagrywanie Ratchet i Clanka. Gdyż, no szczerze powiedziawszy, powiem szczerze, że jeszcze jakieś 3 lub 4 materiały i nie mam co nagrywać. O ile mi się chęci nie zbie. Oczywiście mogę też to na siłę robić, tylko że. No, widzicie, ja podczas tego mojego całego nagrywania. Aż do ostatniego odcinka, który mam tutaj na dysku, mam nagrane, bo chciałem grać, a jak tak gram sobie na siłę, to po pierwsze po chwili mi się nudzi, po drugie często mogę failować, gdyż po prostu na pałę po prostu robię, że tak to ujmę. Że po prostu ten gameplay nie miałby i ni ładu, i ni składu. I ten czołg jest bardzo wkurzający. W ogóle raczej jest śmiesznie przed chwilą wyglądał, jakbym się patrzył na ten czołg, a czołg był za nim. I ten czołg jest głupi. Bo czemu on do mnie nie strzelał? Gdy byłem tak blisko jego zasięgu. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, co daje temu czołgowi ta mniejsza jego forma. Więc się mnie nie, sorry, nie pytajcie. Ja się nigdy nie zbliżałem do tego czołgu. Zbliżałem się tylko do niego, kiedy był w tym trybie, że tak powiem, ataku. Nie wiem, na czym polega tamten tryb. I też nie wiem, o co chodziło z tym gościem. Nie wiem, czy jakbym go zabił, to miałbym coś z tego, czy nie. Jej, ukryte półki skalne. Nice. To w każdej gracze tak jest. Nawet w Tons of Destruction było ich bardzo dużo. W ogóle się dowiedziałem, że prawdopodobnie Ratchet i Clank ten na PlayStation 4 to będzie reboot, ale z kompletnie nową historią, której nie znamy. Rzekomo właśnie taki ma być najnowszy Ratchet i Clank. Więc cóż, pożyjemy, zobaczymy. Ja póki co patrzę na to optymistycznie,
Mam nadzieję, że to nie wyjdzie tak, że LOL będziemy grę puszczać w 30 FPS, a wszystkim powiem, że jest 60 FPS, co jest kłamstwem, gdyż fajnie by było, gdyby nagle jakiś let's player, patrzcie, fajnie by było, gdyby, znaczy nie fajnie by było, ale śmiesznie by było, gdyby Ratchet & Clank, ten nowy, był w 30 FPS-ach, a wmawialiby wszystkim fanom, że ta gra tak naprawdę chodzi w 60 FPS-ach. I kiedy jakiś let's player postanowi sobie zrobić let's play z Ratchet & Clank, Ratchet & Clank, z Ratchet & Clanka, to gdy zobaczy przy kompresji wideo, albo chociażby przy montażu wideo, przy już tworzeniu materiału, że... Albo gdy, nie wiem, będzie miał przypadkiem frapsa odpalonego i włączy sobie nagranie, że film, jak i, no, jak i sama gra, chodzi w 30 FPS-ach. To by było bardzo śmieszne i Insomniac by miało straszne problemy. W ogóle ciekawe, jak to zrobią, bo niektórzy sądzą, że pójdą coś w stylu tej swojej nowej gry na Xbox One, którą zapomniałem, jak się nazywa, ale ja nie mówię, że hejcę Xboxa. Według mnie Xbox miał X pudełko, miał czasem lepsze momenty niż PlayStation, gdyż najzwyczajniej w świecie każdy posiadacz PlayStation pamięta o pewnym incydencie, który zdarzył się miesiąc temu, czyli o niemożliwości dostania się do PlayStation Store. No cóż. A Xbox miał się dobrze. W każdym razie ja pozostaję niestety... dla mnie stety, dla niektórych może i nawet niestety, ale ja pozostaję przy Xboxie, dzięki czemu nie zrobię żadnych maratonów albo let's playów z gier na Xboxa, Xboxa 360 i Xboxa One. Więc nie spodziewajcie się ode mnie maratonu Banjo-Kazooie. Ewentualnie mogę zrobić pierwszą część Banjo-Kazooie na Nintendo 64, ale też nie wiem, bo nigdy w tą grę nie grałem. Słyszałem tylko o niej, ale chciałbym ją sobie wypróbować. Więc może być ciekawie. Nie ma to jak. Hello once again, fellow blog. I hope this message finds you well. As many of you know, our home planet is no longer habitable. We've abandoned our factories, our laboratories, and our happy lives because of the encroaching pollution, leaving much behind. Fortunately, the nearby planets will supply us with all we need to create our new home, which is nearing completion. Once our scientists locate the ideal orbit, our new world will be perfect. So reserve your space now. Prime locations are filling up fast. Good day. Now do you understand why we must stop him? Jest tak, German Drake to jest po prostu żmija. W ogóle bebok. I tada. No, mamy German Drake'a. No i... musimy polecieć na kolejną planetę. I on tak właściwie z dwóch, jedna... tak właściwie ta pierwsza to jest planeta taka... jakby to powiedzieć... Planeta... O! Ta planeta z hełmem. A druga... to ta, którą widzieliśmy w infobocie z Drake'em. Tak, wiem, że niektórzy mówią Drake... Nie, to chyba się tak samo wymawia wszędzie, czyli Drake. Ale żeby nikt nie znalazł sobie Uncharted. W ogóle kiedyś, jak się zachce, to może zrobię Uncharted Let's Play. I miałem tutaj... ten... jak to się nazywał? Coś tak fajnie nazywał. Paradoks wyboru. Miałem dwie rzeczy do wyboru. To jest za dużo dla mnie, dlatego na święta sobie kupuję nowe gry.
czyli Spyro Trilogy oraz Retro City Rampage, więc możecie się spodziewać, ile spędzę Retro City Rampage i Spyro. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i narka!